Siemaneczko, dzisiaj wypada QA, więc mamy ponad 15 pytań. Mam nadzieję, że już subskrybujesz kanał. Jeżeli nie, to zachęcam cię do tego. My lecimy z tematem. Czy warto brać Turanabol podczas terapii zastępczej? Musisz zdać sobie sprawę z tego, że wszystko, co dodasz do terapii zastępczej, czyli fizjologicznych granic testosteronu, no to już będzie lekki cykl. Więc oczywiście na TRT bardzo dużo osób, szczególnie sportowców, okresowo dodaje inne środki w mniejszych dawkach. Często jest to Masteron, Turanabol, Metanabol. Zależy od. Celu i tego, co chcesz osiągnąć, uzyskać, jednak wtedy no nie można tego nazywać terapią zastępczą, bo jest to no dodatek już pewnych środków. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby było jakieś nazewnictwo, chodzi o to, żebyś zachował zdrowie, więc jeżeli badasz się regularnie, wszystko na terapii zastępczej jest. Więc wejście na jakiś środek na 4-6 tygodni nie spowoduje, że coś się od razu wydarzy, ale to nie jest typowe TRT, to jest można powiedzieć taka przerwa od TRT. Jak zrzucić tylko brzuch? Bardzo często dostaję zapytania, jak zredukować, jak schudnąć z danych miejsc. Najczęściej u mężczyzn to są sutki, dół brzucha, ewentualnie uda i powiem Wam szczerze, że nie ma takiej możliwości, żeby miejscowo schudnąć z danych części ciała. Niektórzy pytali o jakieś kremy, które... nie wiem, kto tam ze znanych influencerów promował na spalanie tkanki tłuszczowej. Nie działa to, jest to strata kasy, no jest to moim zdaniem naciąganie. Więc jeżeli chcesz zredukować z brzucha i widzisz, że z rąk schodzi, z nóg schodzi, a na brzuchu zostaje, to prawdopodobnie w tym miejscu na brzuchu masz Najwięcej zgromadzonej tkanki tłuszczowej i tłuszcz schodzi równomiernie, więc niestety będzie tak, że z łód dalej będzie schodzić, będą one bardzo chude, będą docięte, a z brzucha dopiero zacznie schodzić potem w takim tempie, że dopiero po jakimś czasie zauważysz, że z tego brzucha schodzi tej tkanki tłuszczowej więcej i bardzo często pod koniec redukcji lub w połowie ludzie dodają środki typu Jochimbina czy Salbutamol i to teoretycznie poprzez wyrzut noradrenaliny pomaga spalać tkankę tłuszczową z trudno dostępnych miejsc, ale nie da się w wyeksponować tylko załóżmy brzucha, bez redukcji z innych części ciała. Czy można łączyć wino z turanabolem? W żadnym wypadku z reguły. Nigdy nie łączy się dwóch środków oralnych, no bo po prostu ryją wątrobę. Tak samo nie łączy się alkoholu z, ze środkami oralnymi, ponieważ jedno i drugie razem może bardzo negatywnie wpłynąć na wątrobę i u osoby zdrowej raczej nic się takiego konkretnego nie stanie, żeby ta wątroba się uszkodziła. Ale po co ten organizm zajrzeć dwukrotnie? Jednak warto zdać sobie sprawę, że niektórzy łączą na przykład dwa środki oralne, ale w mniejszych dawkach, czyli zamiast na przykład 30 mg metanabolu biorą załóżmy 15-20 mg antka i na przykład 10-15 mg mety lub inne kombinacje, to już jest kwestia indywidualna. Zdarzają się takie połączenia, jednak ja osobiście jestem zwolennikiem brania jednego środka dodatkowego, czyli np. orala, i w danej dawce skutecznej 30-40 mg powinno robić robotę. Jednak osobiście nie łączyłbym dwóch orali, tak samo nie łączyłbym tego z alkoholem. I jakie są plusy minusy dawki COC 1295? Będziemy tutaj mówić o COC 1295 z dac czyli z przedłużoną formą działania. iniekcja tego środka wykonuje się co 4 5 6 7 dni. W przypadku CJC bez DAKA niestety te iniekcje wykonuje się nawet 2-3 razy dziennie, co dla wielu osób może być problematyczne z tym, że te wersje krótsze, czyli CJC bez DAKA Pomimo to, że trzeba to przyjmować 2-3 razy dziennie, będą powodowały troszeczkę większy wyrzut hormonu wzrostu i będą mniej negatywnie wpływać na glikemię i wyrzut prolaktyny. Więc tak naprawdę albo wygoda, albo skuteczność. Jeżeli jednak mówimy o CJC z przedłużoną formą działania, no to plusami na pewno będzie lepsze budowanie masy mięśniowej, lepsza redukcja tkanki tłuszczowej, na pewno jest to lepszy zamiennik niż MK na redukcji, bo MK będzie powodowało wyższy apetyt i na redukcji, szczególnie im dalej w las, będzie to naprawdę no, zły pomysł to CJC będzie tu dobrym rozwiązaniem. Samo to CJC nie da nie wiadomo jakich efektów, ale na pewno zawsze przyspieszy proces regeneracji. Musisz też pamiętać o tym, że wszystko co podnosi hormon wzrostu, czy sam hormon wzrostu, nie będzie działał tak mocno anabolicznie, jak środki dopingujące typu Boldenon, NPP, ale hormon wzrostu fajnie działa na tą regenerację taką, żeby ten sen był lepszej jakości, żeby szybciej dochodził do siebie, mniejsze ryzyko kontuzji, więc jest to taki dodatek, ale nigdy nie traktuj hormonu wzrostu, czy peptydów, którego podnoszą takie jak CJC, jako coś, co nagle Cię wywali z butów i urośniesz nie wiadomo jak. Z minusów na pewno warto zaznaczyć, że ten negatywny wpływ na glikemię będzie problematyczny, szczególnie na masie, gdzie jemy dużo kalorii, tym bardziej, jeżeli dużo syfów wpada, to ten poziom cukru we krwi może być wyższy i to jest problematyczne na dłuższą metę. Jednak na samym CJC nie powinno mieć to miejsca, żeby było to znaczące. Zawsze można pomyśleć o kardarynie, o berberynie HCL, jednak na hormonie wzrostu lub połączeniu CJC z innym środkiem typu na przykład GHRP, które razem będą działały w synergii. Wtedy już ten poziom glikemii może iść w górę i na długiej masie 4, 5, 6 miesięcy i nawet wyżej możesz doświadczyć po prostu zbyt wysokich poziomów cukru we krwi. Prawdopodobnie insuliny nie będziesz potrzebował, bo to z reguły przy większych dawkach hormonów wzrostu na dużej masie, ale warto zadbać o profilaktykę taką jak berberyna czy kardaryna. CJC stosowałbym z innym środkiem typu GHRP6 lub MK-677, jeżeli to jest okres masowy i 4-5 miesięcy myślę, że będzie to takie dobre rozwiązanie, szczególnie jeżeli dbasz o tą wrażliwość insulinową na tej masie, dbasz o dobrej jakości produkty i poziom cukru jest na stabilnym poziomie, ponieważ też, jeżeli masz predyspozycję do wysokiego poziomu cukru we krwi, to hormon wzrostu i wszystkie peptydy, które go podnoszą, na pewno dźwignąć ten cukier. I pytanie, jak wysoko, bo jeżeli powyżej 130-140, to już troszeczkę bym się martwił. Mowa tutaj o, Mowa tutaj o podniesionym sukrze godzinę po posiłku. Jakie są aktualnie najlepsze zamienniki dla klenbuterolu? To znaczy z bardzo małą ilością skutków ubocznych, a o podobnym działaniu. Zamiennikiem klenbuterolu, ale środku, który również ma skutki uboczne, ale oczywiście nie tak duże jak klenbuterol, będzie salbutamol, który działa bardzo podobnie do klenbuterolu, ale ma pewną fajną zaletę, że nie ma tak długiego okresu półtrwania jak klenbuterol, czyli dawka, którą weźmiesz Tren buterolu z dnia na dzień może na siebie nachodzić, nakładać się, przez co też będzie wpływać negatywnie na sen. Salbutamol działa bardzo podobnie, ale ma okres półtrwania około 4 godzin, i jest to, można powiedzieć, w dzisiejszych czasach dużo częściej używany środek niż klen buterol. Klen oczywiście dalej zawodnicy stosują, niektórzy twierdzą po prostu, że jest skuteczniejszy w tych okresach mocniejszego cięcia. Może to być spowodowane właśnie tym, że z czasem ta dawka na siebie nachodzi i stężenie tej substancji jest większe. Jednak to też może rodzić pewne skutki uboczne jeszcze większe. Skutki uboczne salbutamolu mogą być bardzo podobne do klen buterolu, ale w mniejszej dawce 4-8 mg na porcję salbutamolu prawdopodobnie nie odczujesz drżenia rąk takiej bardzo bardzo Dużej potliwości, takich stanów lękowych, ale u każdego będzie to wyglądało inaczej. Warto pamiętać, że salbutamol, klębuterol i wszystkie stymulanty, wszystkie środki, które będą podnosić tętno, będą u osób, które mają problemy z sercem bardzo problematyczne. Dlatego przed braniem jakichkolwiek spalaczy sprawdźmy po prostu, czy nasze serducho jest ok i czy na pewno te spalacze potrzebujesz. Bo jeżeli masz wagę 110 kg, a chcesz schudnąć do 85-90, to prawdopodobnie nie potrzebujesz takich środków. Trochę podobnym do Salbutamolu, klenbuterolu, ale o innym mechanizmie działania, może być Jochimbina, która no już jest troszeczkę łagodniejsza, zarówno w porównaniu do salbutamolu, jak i klenbuterolu. Zawsze dawka oczywiście czyni truciznę, jednak na Jochimbinie niektórzy przy większych dawkach częściej mogą doświadczyć stanów lękowych. Jest to związane z tym, że jeżeli ktoś jest podatny, nawet mała dawka Jochimbiny może tak na niego zadziałać, mimo że inne stymulanty, na przykład, średnio na niego działają. Jochimbina, powiem wam, jest taką wielką niewiadomą, bo u osób, które biorą jakiś stymulant, i mają tolerancję wyrobioną, Joachim załóżmy, będzie ich, kurczę, wyszczeliwać będą czyli stany lękowe, a raz osoby, które teoretycznie są podatne yy, i nigdy nie stosowały jakichś stumelontów mocnych i one teoretycznie powinny bardziej to odczuć, nic negatywnego nie odczuwają, więc reakcja na Joachim jest u każdego inna. Zależy mi na czymś lekkim. Czy CJC plus kardaryna wystarczy, żeby były efekty? Na ten moment nie myślę o dodaniu do tego MK. Zależy, jakie efekty. CJC, tak jak mówiłem wcześniej, już wiesz, jakie ma benefity. Kardaryna natomiast fajnie pomoże ten cukier wyregulować na CJC, szczególnie jak nie leci MK, bo no nawet ta kardaryna do stricte samego cukru nie byłaby tak potrzebna, ale jeżeli już leci kardaryna to prawdopodobnie redukujesz, chcesz zwiększyć wytrzymałość, wtedy no, efekty będą zależne od tego czy trenujesz, czy jesteś w deficycie energetycznym, bo jeżeli tak, no to zredukujesz efekt będzie jednak czy zredukowałbyś bez, bez tych środków? Oczywiście, że tak, bo kluczowym determinantem jest to, czy jesteś w deficycie. A kardaryna może ci pozwolić więcej spalić tej tkanki tłuszczowej, więcej tego kardio zrobić, więc czy efekty będą? Zależy od Ciebie. Te środki są traktowane przez wszystkich sportowców jako narzędzia. Coś, co może ci pomóc, coś, co może ci. Zahamować kontuzję, wyleczyć daną kontuzję, jeżeli też chodzić do fizy, jak w przypadku BPC 157 i TB500. Jednak to, czy efekty będą, zależy od Ciebie. Czy testosteron propionat nadaje się do terapii zastępczej? Nadaje się każda forma testosteronu, ważne aby tobie było wygodnie. Testosteron propionat ma krótki okres półtrwania około 2 dni i ja osobiście nie brałbym takiego estru na terapię zastępczą, ponieważ żeby utrzymać stałe stężenie, prawdopodobnie trzeba byłoby przyjmować ten środek codziennie w mniejszej dawce, a to jest problematyczne. Dlatego więc jeżeli lubisz się kłuć, propionat może być dobrym rozwiązaniem. Warto wziąć pod uwagę fakt, że nie jest on dostępny w aptece, więc jeżeli chodzi o propa, to musisz bazować wyłącznie na środkach undergroundowych, czyli nie z apteki, ale osobiście bardziej do terapii zastępczej wolę cypionat, enantat i na tym bazuję. Jakie sterydy są najlepsze na redukcję? Ogólnie sterydy nie przyspieszają redukcji w takim tempie oczywiście jakbyś o tym myślał, więc to nie jest tak, że wino na rzeźbę, meta na masę, to już powtarzam zawsze. Jednakże jedne sterydy mogą jako narzędzia zwiększyć regenerację, zwiększyć regenerację układu nerwowego, jak załóżmy masteron czy inne pochodne DHT. Inne środki mogą bardziej wpłynąć na siłę na nabicie, więc zależy co w trakcie redukcji potrzebujesz i czy w ogóle coś potrzebujesz, bo jeżeli ty redukujesz, a nie brałeś nigdy żadnych środków, nie brałeś testosteronu, to wtedy nie do końca dobrym pomysłem jest wrzucanie jakiegokolwiek sterydu, no bo nie masz jak po co zachować masę mięśniowej, bo nie zbudowałeś jej w ponadnaturalnych ilościach na bombie. Jeżeli natomiast ktoś już dużo trenuje, jest na bombie, no to wtedy można po prostu myśleć o sterydach na redukcji, żeby zachować masę mięśniową, zachować siłę, ale nie ma stricte środków, które będą lepiej spalić tkankę tłuszczową. To tak nie działa. GLP-1. Jak najlepiej bić? Ogólnie GLP, czyli środek podobny do ozempiku, jest stosowany bardzo różnie i każdy reaguje bardzo różnie. Chodzi tutaj o to, że są osoby, które wezmą 1,25 mg co 7 dni, czyli 1,4 fiolki, I to im odcina tak apetyt, że nie potrafią przez cały dzień nic zjeść, a to też jest problematyczne, bo jeżeli będziesz mało jadł, metabolizm zwolni, a nawet jak skończysz redukcję, będziesz fajnie wyglądał, to hormony odpowiedzialne za głód typu leptyna, grelina będą szaleć i przytyjesz, będzie efekt jojo. Więc GLP, na czucie. Ja bym osobiście, znaczy ja osobiście, ja już brałem GLP, więc wiem, jaka dawka dla mnie jest dobra, i ta 1,25 jest akurat w sam raz, ale jeżeli nie wiem wziąłbym 125 mg co te 7 dni, czy tak mówię, 1 czwarta fiolki i byłoby to za dużo, nie mógłbym nic zjeść przez cały dzień wszedłbym na 500-600 mikrogramów co 7 dni i obserwował. Z czasem, jeżeli bierze się analogii GLP, ta tolerancja wzrasta i nieraz trzeba tą dawkę zwiększać. Niektóre osoby od samego początku, nawet na 1,25, nie odczuwają żadnego bloku apetytu i muszą brać po 2,5 mg. Jednak to jest kwestia indywidualna. W niektórych badaniach stosowane dawki takich analogów to były nawet 5, 10, 15 mg na tydzień. Więc zależy wszystko od indywidualnej predyspozycji i od tego, jak dużą mamy, jeżeli zaczynamy. Co na ginekomastię? Pytanie moje brzmi, czy ta ginekomastia już jest stwardniała, że tak to ujmę, bo jeżeli gruczoł stwardniał, to za wiele już tutaj raczej nie zrobisz. Jeżeli ginekomastia jest świeża, często miks letrozolu, tamoksifenu może pomóc, ale nie zawsze. Musisz jednak wziąć pod uwagę fakt, że na takich środkach zbijając estro do zera, blokując receptor, będziesz się czuł bardzo słabo i to jest cena za pewne prawdopodobieństwo, żeby to gino znikło, bo wtedy u większości osób, które na samym początku poczuję gruczoł, to jest stwardniałe i jest to ginekomastia załóżmy od zbyt wysokiego estrogenu. To estro unormują, tym tam tamoksfenem przyblokują. To jest spora szansa, że ta ginekomastia zniknie, ale no nie u wszystkich. I pytanie, jak ten gruczoł po prostu wygląda, bo jeżeli tu już chodzisz 3-4 miesiące z ginekomastią, to prawdopodobnie zostaje tylko operacja. Ale jeżeli jest to świeże, dopiero co zauważyłeś, to myślę, że można z tym walczyć. Czy po odbloku testosteron może być wyższy niż przed? Jest to prawdopodobnie prawdopodobne, ale bardzo rzadko. Chodzi o to, że mamy jakiś bazowy wyjściowy testosteron. Załóżmy 500 nanogramów na decylitr. Wchodzimy na bombę. I potem wiemy do czego wracać. Mieliśmy tam 500 nanogramów, chcemy tak wrócić. I z reguły powiem Wam tak. Na początku po odbloku u większości osób ten testosteron jest wysoki. Z 1000, 1100, 1200. Ale to wtedy jeszcze działa tam klomid inne środki. Jednak po dwóch miesiącach po ostatnim klomidzie zrobił mu wtedy badania. LH, FSH, testosteron całkowity i reszta. I wtedy zobaczył. Najczęściej jest to testosteron bardzo zbliżony do tego co było przed bombą. Nieraz jest to testosteron dużo niższy niż przed bombą, ale wtedy warto zadać sobie pytanie, czy odblok był dobrze wykonany, czy po prostu tak mam. No i nieraz ten testosteron jest wyższy niż przed bombą, ale to się zdarza bardzo rzadko, jednak się zdarza. Jakie są skutki uboczne Jochimbiny? Jochimbiny, skutki uboczne są podobne jak innych stymulantów, czyli w, może być przyspieszony puls, tachykardia. Stany lękowe, takie pobudzenie psychoruchowe, więc wszystko zależy od predyspozycji i dawki, ale no, skutki uboczne są podobne. Brak apetytu też cechuje środki takie jak Jochimbina, więc tylko chodzi o to, jakie natężenie będzie tych skutków ubocznych, i to będzie zależne od dawki, więc Jochimbinę zawsze zaczynałbym od najmniejszej możliwej, czyli jeżeli mamy. Tabletki, zaczynałbym od 5 mg i po czasie sobie ewentualnie zwiększę, bo jak zaczniemy od za dużej dawki, to po prostu no, będziemy się bardzo źle czuli i zrazimy się do tego środka, a to jest po prostu niepotrzebne. Zawsze wszelkie stymulanty ja osobiście brałbym od najmniejszej możliwej dawki i dzisiaj wziąłem 5 mg, działa dobrze, jutro wezmę sobie 10, działa dobrze, pojutrze wezmę 15 Czuję się tak średnio, to zostaje na tym. Jak mam dawkę docelową 20, to dopiero po paru dniach wejdę na tą docelową. Jeszcze w kwestii johimbiny najczęściej dawkowanie wychodzi 0,2 mg na kilogram masy ciała, czyli dla osobnika ważącego 100 kg będzie to 20 mg Jochimbiny. Które ze środków ze strony HeroFarm najbardziej nadają się dla kobiet? Jeżeli chodzi o kobiety, to unikałbym wszelkich sarmów, czyli unikałbym RAD140, unikałbym Ostaryny, unikałbym ligandrolu S4. I chyba to tyle z tego co pamiętam. Natomiast reszta, środki, które podnoszą naturalny poziom hormonu wzrostu, MK677, CJC, yy, fragment AOD na redukcję, to tak naprawdę kobiety bardzo często stosują i jest dobrze. Z tego względu, że to nie wpływa w ogóle na hormony, to nie wpływa tak jak sarmy selektywnie na nie moduluje naszych receptorów, więc takie rzeczy, które podnoszą hormon wzrostu, myślę okej. Okay. Rzeczy, które pomagają spalać tkankę tłuszczową, jak jochimbina, acetyl GLP, myślę też w porządku, kardaryna, stenabolik, natomiast na pewno nie środki dopingujące, nie hormony męskie, nie środki, które w ogóle wpływają na receptor androgenowy w jakikolwiek sposób. No i oczywiście GHK-CU, epitalon, no to jest taki święty graal. Kobiety to zamawiają na potęgę, ale to nie są środki, które w sporcie mają nam pomóc, a o tym jest dzisiaj materiał. Czy można uniknąć wypadania włosów na TRT bez finasterydu? Jest to bardzo trudne, bo jeżeli masz predyspozycję, to prawdopodobnie prędzej czy później wypadną. Niektóre osoby próbują palmy sabałowe, czyli tak zwane saf palmetto, jednak z mojego doświadczenia u większości osób to nie pomaga i wtedy zejście z TRT może przyhamować ten proces, że dalej te włosy będą wypadać, ale to jest po prostu spowolnienie tego procesu, więc... Zostaje przeszczep, zostaje pogodzenie się z tym, że jesteś łysy. I pamięta, jest takie powiedzenie, że na mądrej głowie włosy nie rosną. Jak sprawdzić, czy odblok dobrze wyszedł? No, przede wszystkim musisz mieć badania przed cyklem. Jeżeli ich nie masz, to już prawdopodobnie nic nie zrobisz. Ale jeżeli je masz, to robisz te same praktycznie co przed cyklem. Robisz po cyklu, po odbloku i wtedy sprawdzasz, czy ten odblok wyszedł. Jeżeli badania są zbliżone, czujesz się dobrze. Jest w porządku, tylko ja bym tutaj na to samo poczucie tak mocno nie patrzył, bo zawsze na odbloku troszeczkę inaczej będziesz się czuł. Możesz odczuć, że to libido jest słabsze, gdzie to libido nie będzie słabsze, tylko będziesz porównywał to libido do tego libido z na bombie. Więc człowiek bardzo szybko zapomina to, co było kiedyś, więc będziesz porównywał, kurde, no ostatnio no to takie było libido, a teraz jest takie słabe. Po prostu jest takie, jak było, tylko ty masz troszeczkę inne preferencje w tym momencie i odczuwasz, że to jest słaby wynik słabe libido i też moim zdaniem najgorszym sposobem po odbloku jest to, żeby się właśnie zamartwiać, patrzeć, kurczę, czy mam tyle energii, kurde, nie mogę tego treningu kolejnego zrobić, nie mam regeneracji, No jak się będziesz zadręczał, stresował, to na pewno odblok nie wyjdzie, więc zbadaj po prostu te same parametry, które były przed cyklem, porównaj i wtedy będziesz wiedział, czy wyszedł dobrze. Ile czasu brać MK677, robić jakieś przerwy, jeżeli tak, jak długie? To jak w przypadku CJC 4-5 miesięcy Razem z tej tym bardziej będzie tutaj lepiej, i wtedy przerwę można zrobić 2-3 miesiące. Może to być okres redukcyjny, żeby odpocząć, poprawić tą glikemię. Wtedy można tak naprawdę na spokojnie wrócić. Jednak znam osoby, które biorą tego typu rzeczy cały rok. Jest to w porządku, jednak ja osobiście te przerwy co 5-6 miesięcy bym robił. Szczególnie jeżeli no ta glikemia nam się rozjeżdża, poziom cukru jest no zbyt wysoki, wtedy jest to powód, żeby zrobić przerwę. Czy na przykład kardaryna i ostaryna przejdzie mi na lotnisku podczas odprawy? zależy z jakiego źródła masz. Jeżeli zamawiałeś z naszej firmy herofarm.pl masz paragon, zostaw go najlepiej dołącz sobie to po prostu do tego bagażu, żeby było z paragonem ogólnie środki kupione legalne, no wyglądają troszeczkę inaczej niż jak masz jakieś tabletki i nie wiadomo co tam w środku jest więc u nas bardzo dużo ludzi podróżuje z takimi rzeczami i nigdy problemu nie było. Co powiesz w temacie Bolden? Jeżeli chodzi o Boldenon, jest to moim zdaniem środek dla bardziej zaawansowanych osób, które znają swój organizm, wiedzą jak reagują na dane substancje, środki dopingujące i które zawodowo podchodzą do tematu. Boldenon u większości osób będzie drastycznie podnosił poziom czerwonych krwinek. Co nie jest korzystne, boldenon też nie daje nie wiadomo jakiego anabolicznego efektu, więc z doświadczenia u większości osób, choć są osoby, które dobrze reagują na boldenon i go po prostu lubią, będzie przynosił więcej szkód niż pożytku. Dlatego osobiście wolałbym celować w masteron NPP, oczywiście nandrolony tutaj też nie bardzo długo, żeby nie wpływać negatywnie na tą serotoninę, ale boldenon u większości osób będzie robił duże problemy z krwią, przez co będziesz musiał zejść z bomby, a jeżeli nie umierasz, Odczytać swojej morfologii, bo no to może to się źle skończyć. Plusy i minusy trend bolonu. No, plusy oczywiście super libido, mała ilość snu, o ile można to nazwać plusem, bo niektórzy po prostu potrafią więcej w ciągu dnia zrobić, choć i tak ten dług potem trzeba zapłacić masakryczna siła w porównaniu do innych środków, szybka redukcja na dobrym deficycie, no wszystko dużo lepiej niż na innych środkach dopingujących. Skutki uboczne jednak są no, straszne, bo wpływa negatywnie na mózg, na hipokamp, na jelita, więc jak ktoś bierze trena na masie, to często ta masa nie pójdzie, bo jak nie będziesz jadł, to nie urośniesz. No ogólnie środek, który jest przeze mnie odradzany w większości osób, chyba, że jest po prostu ten sport dla ciebie całym życiem, startujesz w zawodach. Inna sprawa ma sporo negatywów, które mogą wpłynąć negatywnie na Twoje życie i mówię, kwestia indywidualna. Są osoby, znam osobiście, które nabrały trenbolon, no i nic tam się nie stało, po prostu dalej idzie się z nimi dogadać. A znam osoby, które po prostu były lekko takie tiruriru. Wzięły trenbolon bolon i no, jest bardzo źle, więc uważam. I ostatnie pytanko: czy można łączyć sarmy z oralami, na przykład RAD150 z OXO? I to jest pytanie podobne do łączenia orali z oralami, czyli wina z turą i tak dalej. Ogólnie nie łączyłbym. Jak leci metanabol, leci tura, leci winstrol, nie ładowałbym rada, nie, rado, nie ładowałbym ligandrolu, tylko po prostu potem, jak będzie przerwa, odbudujemy tę wątrobę, pomyślałbym o tym radzie, ale nigdy dwóch takich środków oralnych, które wpływają negatywnie na wątrobę, Razem bym nie stosował. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał. Zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarze z pytaniami, co nagrać w następnym materiale. Ewentualnie jakieś takie luźne, to wtedy zbiorę to do innego QA i nagramy. Tymczasem ja uciekam, zostawcie łapkę, udostępnijcie i widzimy się do następnego.